teraz będę jechać z Motor City do Mall of the Emirates. W Dubaju generalnie ludzie poruszają się albo taksówkami, albo najlepiej mieć samochód, dlatego że jest tak gorąco, że no na piechotę się nie da. Druga sprawa, autobusy jeżdżą tak może co 20, co pół godziny, więc ta komunikacja nie jest bardzo dobra. Najlepiej mieć swój samochód, ale ja tutaj chcę pokazać, że można i w ten sposób, i można i autobusem. Trzeba po prostu dojechać do tej, do tych największych stacji metra i wtedy już jest łatwiej. Ale wiadomo, to wiąże się też z czasem. Chcę powiedzieć, że te autobusy są ładne i zadbane, naprawdę są czyste. I jest to nawet dosyć sprawne i szybko to się odbywa, no ale wiadomo, jak jest trafik, no to się stoi w korkach. Ale generalnie nie jest tak źle, no ale wiadomo, najlepiej mieć swój samochód. Dubaj to nie Londyn. Ja mieszkam w Londynie i tutaj jest po prostu no całkiem inne życie. Inaczej tutaj są pociągi, jest metro, jest multum autobusów i ta komunikacja jest kompletnie inna. Tam, będąc w Dubaju, ja czułam się tak, jakbym była w czymś zamknięta, bo po prostu nie było czym się poruszać. No jedynie te taksówki, no albo mieć swój samochód. Także nie ma takiej wolności jak tu w Londynie. To, co ja odczułam, będąc w Dubaju, tutaj są takie właśnie przystanki, gdzie jest klimatyzacja, bo jest tam po prostu gorąco. Choć też są takie normalne przystanki, bez takiego zadaszenia. No nie wiem czemu, no ale niektóre takie po prostu są. No i właśnie tu jest taki przystanek bez zadaszenia. To tak wygląda. No i już dojeżdżamy i tutaj będę kierować się teraz w stronę metra. Teraz ja idę do stacji metra, nazywa się Mall of Emirates. Także tutaj są takie porobione przejścia, bo po prostu jest na dworze chyba 45 stopni. No wiadomo, w środku jest klimatyzacja i jest całkiem co innego. Także teraz będę szła do stacji metra. No i tutaj połączone to też jest z wielkim takim supermarketem. Taki wielki mall, różne tam po prostu jest wszystko. I jedzenie, i ubrania, no po prostu, no cokolwiek kto chce, to co znajdzie. No i tu jest to już metro i teraz ja będę, bilet sobie kupiłam i przeszłam przez te bramki i będę chciała pojechać do Dubai Mall, czyli tutaj wam na mapie pokażę Mall of Emirates, to tutaj jesteśmy teraz, 32, a będziemy się kierować do tutaj 25 Dubai Mall.
25 i tam się kierujemy, tam jedziemy. No i ta stacja metra tak wygląda. Jest bardzo czysto, jest bardzo zadbane. W porównaniu do Londynu to naprawdę tutaj Londyn jest bardzo brudny. Bardzo. Także tam, tam muszę powiedzieć, że jest czysto i ładnie i tak przyjemnie. No i tak, i w tym przedziale mogą być wszyscy razem, i mężczyźni, i kobiety, ale są też takie, to zazwyczaj chyba z przodu są, albo z tyłu, ten ostatni wagon, gdzie tylko są kobiety, albo tylko mężczyźni. Także to w Dubaju w ten sposób wygląda. Także tutaj weszłam do tego przedniego wagonu, chciałam pokazać Wam, jakie są widoki. Będąc tutaj w tym przednim, bardzo fajnie tutaj wygląda. Można sobie jeszcze pooglądać Dubaj, całą tą budowę. I tak nawet dosyć przyjemnie jest. On passive. The next station is on passive. The next station is Business Bay. No i dojeżdżamy do Dubai Mall i tutaj będę wysiadać. I teraz będę kierować się w stronę Dubai Mall. No i tutaj znowu jest taki duży, bardzo długi korytarz. To jest połączona stacja z Dubai Mall, z tym shopping center. I tutaj to się idzie tak około tak 7-10 minut, zależy jak kto szybko chodzi. I no i tutaj są takie, takie pasy, że można sobie na tym też iść, czy nawet stać. No to wtedy jest trochę szybciej i tak łatwiej, bo ta droga jest dosyć długa. Także to w Dubaju tak wygląda, ale wszystko jest naprawdę fajne i przyjemne. Zależy kto co lubi i kto co chce od życia.
Także zawsze sobie warto wszystko tak przeanalizować, gdzie jest lepiej. Ja mieszkam w Londynie. Myślałam o tym, żeby wyjechać do Dubaju, ale no nie wiem, dalej się zastanawiam. Ja już jestem w Londynie, już wróciłam i trochę odetchnęłam od tego Dubaju i teraz zastanawiam się, co jest lepiej, co wybrać, Londyn czy Dubaj. No i tak jak wiadomo, wszędzie są plusy i minusy i po prostu muszę to wszystko przewartościować i podjąć jakąś decyzję. I tutaj już z tego korytarza będę wchodzić do Dubai Mall i tutaj jest ten cały shopping center. I w następnym filmiku, czy tam nawet chyba wcześniejszym, pokazuję, jak wygląda ten Dubai Mall. No i pokazuję też i z zewnątrz, i na zewnątrz. I tam na zewnątrz jest ta Burj Khalifa i te wszystkie budynki wokoło. I tam naprawdę jest fajnie, tam jest bardzo, bardzo przyjemnie.